Jezusa, Jezusa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus Christus. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca, oddasz mnie moją miłością, ofiaruję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie swoją mądrością, wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich tych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Amen. Tobie, Panie, oddaję mój język. Niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości, ukochany Mistrzu, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego, Ty wszystko potrafisz przemieniać. Dlatego powierzam to Tobie i lękam się o to, co powiem. Amen. Proszę, usiądźcie. Drogi Panie Łukaszu, ukochana mamo Pana Łukasza, przyjaciele jego, był Panie rycerze. Chcę Was wprowadzić pewną rzeczywistość, którą staje przed nami. Ta rzeczywistość nazywa się seminarium. Pan Łukasz tu do mnie podejdzie. Dziś Cię dziecko kochane z radością całuję w czoło. A jak będziesz księdzem, z radością uklęknę przed Tobą i ucałuję Cię w ręce kapłańskie. Brakuje, już nie zdążyłem, bo wypisałem tydzień temu Księga Sapieżyńska i miałem tam Wam przeczytać opinię kardynała Sapiehy na temat kandydatów najlepszych w Polsce księży na biskupstwa. Koniec, początek XX wieku. I tam był Hilgi Kakowski, kardynał Dalbor. I jak ktoś to czytał, to nieprawdopodobne. Jak mogli takiego łomka mianować na biskupa? Żadna opinia dzieci nic pochlebna. Cztery lata temu nieopatrznie złożyłem ślubowanie. W kosmicznym ogrodzie jest źródło wody. A mnie tu wody brakuje zawsze. Więc mam rezerwę w razie, kiedy nasze systemy będzie pływać butu czystu, to dziś by jeden musiał cały czas wodę dowozić, rozumiecie? Beczka za beczką, jeden siedziłby, jeździłby i dowoził beczkę. Nie? Utrzymamy się w ciągłej ilości wody na przełęczy dla 100 ludzi. Nie? No, i to oszczędnie, będzie sucho, i nie utrzymamy. I przyszedł do mnie gospodarz, sprzedam księdzu. Czy ci on nie kupi tych terenów, 3 hektary za grosze. Pierwsze pytanie, czy woda jest na pana? Na moim. Wziąłem, poszliby do notariusza i ci nieuwłaszczone pociotków, jest to nierealne kupić, nie? Rozpocznij procedury, czytnij w gazetach ogłoszenia, 6 miesięcy czekania, sąd uwłaszczeniowy, sąsiedzi, wszyscy dowiadują się o tym, cała okolica tam graniczy, że jest to jakieś ale. I no to się wszystko jest na sędzie. Ja tam mówię, spacerujemy, mówię, Panie Boże, jak to mi kupisz, to ja tu zrobię seminarium. To wie. Po ludzku nie wierzyłem, że dziadek, góral, potrafi to pozałatwiać, bo to jest w górach niemożliwe. Jak jest już 5 właścicieli, to nie ma szans. Nie da się podzielić.
To po prostu aż wymrzą wszyscy, jak stanie jeden, no to wtedy jest możliwe. Ale to jest niemożliwe. Po trzech latach, w tym czasie koło mnie się już kręci pan Łukasz. Delikatny pan, subtelny, krakowski, to już widać te ruchy, to tam dopługa mu daleko. No i prosi mnie o rozmowę. Rozmawiamy, mówi o kapłaństwie. Ja mu mówię, jak chcesz, to wie pan, jest takie seminarium 35+ w Krakowie. Rozmawialiśmy raz czy dwa razy. Za drugim razem, ja bym się dostosował, procedura, no to mówię, musisz iść do arcybiskupa, kolejka, przedstawił problem, on ci daje zgodę, idziesz do rektora. Taka jest kolejka, u rektora jesteś. I mówię ci, jak chcesz być w tym seminarium, to bo tam jest ksiądz Józef Morawa, to nie możesz w niczym wspomnąć o płaszczu, o żertwie, a nie daj Boże o księdzu Piotrze na Damku. Nie daj Boże. W tym czasie w maju, po wieczerniku majowym, dwa lata temu na maj będzie, pan ksiądz będzie świadkiem, do mnie przylatuje dziadek i mówi mi tak, proszę księdza, ojciec się mi śnił ten od tego boru i kazał mi to czym prędzej księdzu sprzedać. Że ksiądz coś tu zrobi. W oczach dziadka widzę śmierć, bo to jest staruszek. No moje pytanie, a pan uwłaszczenie masz? Ma. Jak to masz? Jak to zrobił w ciągu 2 lat? Nie możemy, ale zrobił. Wszystko było podpisane, czyste, dokument, jego pole, wszystko jego. I w tym czasie mam tą wiadomość, więc mi chodzi teraz po głowie, obiecałem seminarium. Za parę tygodni przychodzi pan Łukasz i mówi, byłem wszędzie. No gdzie byłeś? U arcybiskupa dał zgodę. No i co? Byłeś u księdza Józefa? Byłem. Coś powiedział. I ja się go pytam, a powiedział mi, że nie ma powołania. A powiedz mu, powiedziałeś coś o mnie? No ledwo my rozmawiali, zadał mi pierwsze pytanie, jaki ksiądz jest twoim wzorem? I nie mogłem skłamać. Rozumiecie, nie mogłeś skłamać. Powiedziałem ksiądz Natanę. No i po 10 minutach nie ma powołania. 10 minut rozmowa, nie ma powołania. To ja mówię, człowieku, ja mam problem wielki, bo muszę kupić pewną ziemię, obiecałem Bogu ślub, że będę miał tu seminarium, skoro tak się rzeczy dzieją, to ja mam za... On jeszcze o tym nie wie, bo to było przed 20 maja, to jeszcze ogłoszenie to było. Tego maja to było. No to jak chcesz, to będziemy tworzyli dzieło. Ale umowa moja z nim jest kąpie, to spisze na papierze, że z nim mama wiedziała. Nic ci nie gwarantuje, żadnej pewności po ludzku nie mam, że będziesz księdzem. Honornie się załamam, będziesz u mnie rolnikiem, ubezpieczę cię, że będziesz sobie na rentę odkładał i będziesz miał to 1000 zł czy 800 na starość. Będziesz miał wypadek, w szpitalu cię przyjmą, to ci mogę zagwarantować. Więc na więcej mnie nie stać. Wchodzimy. Wchodzi w układ, no to mówię, mamy postulat rok, nowicjat 2, bo jak mam, przyjmuję 40-latków, to w ciągu roku tego nie urobisz. Nie ma szans. I tak się z panem Łukaszem rozpoczęła przygoda. W krótkim czasie przedłużyłem mu o pół roku postulat, bo miał niezależne swoje myślenie, wybiera rozwiązania, umyja myśl. A on mimo to podejmuje pół roku dłużej. Został poddany ciężkiej obróbce. Gnój, krowy, praca u pana Grzesia. Nieraz uciekał, nieraz płakał. Nieraz mu pomagałem, próbowałem wejść. No i kogo mi pan Bóg dał? Bo muszę się zachować jak kardynał Sapieha. To dzieci dał mi fujadę. W tym tygodniu pan Łukasz spalił jeden dywan w kaplicy od Kubi. Wczoraj zgubił węgielek na procesji, nie wie, że nie ma trzeciego, więc ja przerywam procesję, bo jak zgubił tu na dywanie, no to się baba jedna modli, zapali się i spali się. Więc zadaję pytanie, czy ktoś z państwa na drodze widział węgielek? Bóg dzięki panu Andrzeju widział, uspokoił mnie, bo bym przerwał lekrzową, bym musiał osobiście i mówię, bo to myślę, że tak nie zajdzie. No mówię, ja. I mi wziął świeczkę na obrzęd, nie wkazał mu kupić na no, kup sobie świecę na obrzęd. No nie przyniósł, no to ja mu daję używano, bo coś musi być. Dzieci, ale czy to tragedia? Byłaby tragedia, jeśli bym chciał zrobić z niego księdza Piotra. I formować po ludzku.
Pan Jezus w 2017 roku, Duch Święty, przychodzi do nas z orędziem o owocach Ducha Świętego i mówi o owocu uprzejmości. Ja teraz robię ponowną redakcję tego orędzia, to będzie w 28 tomie. I po prostu Duch Święty mnie osłabił. Poznając mnie, poznajesz również niezwykłą delikatność, z jaką zwracam się do Ciebie, z jaką wkraczam w Twoje życie. Po pierwsze, szanuję Twoją wolną wolę. To zdanie piękne, ale drugie, to że legnął. Jesteś, Boże, Ty nie prawdolegnął. I uznaję Twoje prawo do niedoskonałości. Wiecie, tylko może Bóg tak powiedzieć. Uznaję Twoje prawo do niedoskonałości. Czytałem Wam egzorcizę te kreatura tarare. Egzorcyzmuję Ciebie, to by pomóc sobie wytłumaczyć strukturo, stworzenie sudanno. Bo sudanna nie powstała sama z siebie. Jest ustawiony. Więc w łacinie jest cały czas kreatura. Bo w naszym kreatura słowa, no to znaczy coś takiego lewego, no kreatura. To w 5% przypomina dęba, nie? A reszta to nie wiadomo co. Czy osika, czy kawałek kamienia. No. A to w łacinie jest perfekcyjnie ustawione. I w podejściu Boga do nas jest to też ustawione. Uznaję Twoje prawo do niedoskonałości. Ci to jest wpisane w naszą naturę. Często Wam mówię po góralsku, ten typ tak ma, trzeba z nim żyć. Wam przekręcono myślenie poprzez obraz Waszego szczęścia, samospełnienia, bo jak się kochają, macie prawo do wolności, a Wy dopiero oczy przejrzywacie. Po paru latach mówię, ja wziąłam typa, ja wziąłam kreaturę, a nie wziąłam marzenie. Bo Wam nikt nie nagadał wcześniej, że musisz uznać prawo do doskonałości swojej żony, swojego męża, swojego dziecka, swojego księdza. Rozumiecie? A Wy przez te świeczka w ręku i tworzycie ideę, no i myślicie, że Pan Staszek będzie dziś święty. Nie. Dziś nie. Ale kiedyś będzie. Przecinek pod warunkami, jakie mu daje Pan. Bo jak pójdzie pod swoimi warunkami, to mama ukochana, no za 5 lat będziesz miała dziecko i będziesz go żeniła. Ja ci go oddam. I pani na to przygotuje. Ja z mamą rozmawiałem parę dni temu, że pani idziesz, znaczy bierzesz na ramiona w dniu sutanny ogromny krzyż. A w dniu kapłaństwa to cały legion krzyży. Nosisz w sobie, Panie Łukaszu, piętno grzechu pierworodnego, ja i każdy, które wciąż utrudnia Ci postępowanie w doskonałości. Mam do Ciebie rzekę cierpliwości, mówi Bóg. Ja do Ciebie to samo mówię. Nie obawiaj się. Dziwisz się, kiedy proszę Cię o coś, zamiast Ci nakazywać, oczekujesz mojej szorstkości, mówi Duch Święty, a nie doświadczasz je. Nie każę Cię moim gniewem, ani nie straszę. Moja uprzejmość wobec Ciebie wynika z szacunku, jakim Cię obdarzam, mimo że jesteś wobec mnie nicością i nędzą. Chcę Ci ukazać prawdę, że podobieństwo moje, jakie w Tobie zawarłem, bo w Tobie jest Bóg, wymaga szacunku i gdybym Cię nie szanował, mówi Duch Święty, gardziłbym to. Chcę nauczyć się szacunku do człowieka, bo uprzejmość wynika przede wszystkim z poszanowania boskiej godności w człowieku, godności dziecka Bożego. Tu by trzeba mówić etc., etc. Więc Panie Łukaszu, okres postulatu zaliczyłeś celująco. Walczyłeś, kapujesz? To nie znaczy, ukłana mamo, że syn jest celujący. Nie, Panie coś. Całkiem inna opinia. Ale okres postulatu zaliczył celująco.
pokazał klasę walki, podnoszenia się. Ufam mu, jak samemu sobie we wszystkim, co mi racjonuje. On dobrze wie, jak mnie skłamie, to zamknie drzwi na pustelni. Ja nie znoszę kłamstwa. Dzieci stawał o 5:00, miał swoje koło kalendarzowe, modlitwy, łzy, trudy. Przeżył trudny okres obok mnie, rok 2018, o którym mam za chwilę powiem, jakie są wypadkowe tego roku, jak to Bóg to wszystko oczyszczał, brał swoje dłonie. I dzieci wytrwał. Co najważniejsze, zrezygnował z siebie, bo pierwsze pół roku to był najmądrzejszy pod słońcem. Później zaczął pokornieć, na rzeczy inaczej patrzeć. Teraz zaczyna rozumieć, że to, co ci pokazuje, to ja cię przygotowuję do szacunku kapłaństwa. Zburzysz to, będziesz musiał długie lata pracować. Przejąć dziedzictwo i mądrość Kościoła to największy sukces w formowaniu kapłana. Nie pogodził się z tym, że grzech jest jego panem. Zawsze walczył. To jest bardzo istotne w tej walce. Bo teraz go wysłałem przed rekolekcjami na 7 dni. Przed dzisiejszym obrębem. 7 dni zamknięty sam. Dostał rozważania o kapłaństwie. Dzień po dniu. I Pan Jezus mu zagwarantował. Będziesz silny moją mocą. Ale jeżeli pójdziesz w grzech, odbiorę ci moją moc i moje błogosławieństwo. Niech Pan Łukasz to zapamięta. Ci odbierze moc i błogosławieństwo. Sutanny ci wtedy wystarczy na 3 lata. Diabeł ci rozgrzeje ciało, umysł, pychę. Nie wytrzymasz. A ja ludziom zdradzę, po czym poznacie, że goś diabeł łapie. Byle jak na święta, krótko, bez przygotowania, oczy latają, wpatrzony, kogo złapie przy kościele, zagadany, a szczególnie lubi gadać z kobietami. To my też ze spokojnie wiecie, że on to jeszcze rok, dwa wytrzyma i później ukochana mamo ślad go weźmie. Muszę Pani powiedzieć, że wiele myśli, które Bóg mówił w orędziach w tym roku dla nakształtowania duchu pustelni, syn do mnie przychodząc, nie wiedział, o co Bóg prosi, a on mi zadawał takie prośby, czy Bóg mógłby, mogłoby być to tak prowadzone. Czy on by mógł mieć taki przywilej, że chce sam tam te punkty na tym. To tyle pierwszego punktu o naszym Panie Łukaszu. A teraz o Kościele i Bogu. Dzieci powołanie daje Pan. Niezależnie od nikogo. Jest dorosły, wybrał drogę. Przed nim krzyże, bo nie wszyscy zaakceptują jego drogę. Wybrał jeszcze na drugie kształcenia kapłańskiego skazańca księdza Piotra Natanka. No, technicznie nie mógł gorzej wystartować. Jawi się w sytuacji, kiedy moi drodzy, Kościół jest już katolicki atrapą. Jest podmianką. Nie ma już Mojżesza. Rozwalono wszystkie struktury. Ostatnio papież Benedykt podczas ceremonii, biskup Rzymu Franciszek podczas ceremonii 50-lecia otwarcia powołania synodu biskupów mówił otwarcie, że dalej chce podążać demokratyzacją Kościoła. Co to znaczy? Że nie ma już Piotra. Że będzie kolegialność, synodalność. Nasi biskupi na gwałt zwołują, bo wy mi dajcie, będzie synod. No bo zaczynają podejmować decyzje w na razie wymiarze polskim, niemieckim, a później partykularnym. Będzie mieli czyste prawosławie i anglikanizm. Herezja kolegialności pojawiła się w latach 50. ojciec Dominikan, Kongar, Francuz, już go na ołtarze lada moment wyniosą i będzie święty.
dla pogodzenia z Anglikanami, to wam wyjaśnił, i prawosławnymi, wymyślił ekumenizm i nazwał ten punkt kolegialność. Trzeba zlikwidować świętego Piotra. Rozbiórka Kościoła dokonuje się od połowy XIX wieku. W 1846 roku papież Benedykt Grzegorz XVI odkrył, że wróg zmienił taktykę i postanowił wejść do wnętrza Kościoła. Robią to już ponad 160 lat. Efektem tego jest herezja modernizmu, herezja episkopalizmu, herezja powrotu do pierwszego wieku Kościoła, no i herezja cały szereg, moi drodzy, różnych wspólnot chrześcijańskich. Najgłośniejsza dla mnie to szatańska odnowa w Duchu Świętym, protestancka, zalewająca całą Polskę. Bo to truje wszystko. W wyniku tego działania usunięto, znikła Trójca Święta w Kościele Katolickim. Zniknął Duch Święty, nie ma miejsca dla Pana Jezusa i w związku z tym słyszycie nauczanie heretyckie biskupa Rzymu. Biskup Żydów, katolików, znaczy Bóg katolików, Żydów, islamitów jest taki sam. Konsekwencją tego, kolejny dekret ostatni przed 3 miesiącami, że żądaniem Boga jest, aby była wielość religii. Co to znaczy? Że Pan Jezus nie jest jedynym Zbawicielem. Następna herezja. W tym tygodniu usłyszeliście, Kościół katolicki przybiera struktury synodalne. O tym wszystkim wam mówiłem przez dziesiątki kazań. Uprzedziłem to wydarzenie cyklem prawie już 70 kazań. Macie je na telewizji pod tytułem Podmianka. Antykościół i Antychrystus. Dzieci, w takiej rzeczywistości znalazł się Pan Łukasz. Żeby do tego poznania dojść, łaskę powrotu otrzymał prawie do Pana Boga przed 4 laty. Świat był mu bardzo bliski i miły, ale otrzymał łaskę i przez 2 lata w zamknięciu sam gryzł mistyków Kościoła, świętego Jana od Krzyża i innych. Czytał, czytał. I poprzez poszukiwanie drogi natrafił na nas, na rycerzy. Zaczął tu przyjeżdżać, przyglądacie, szukał. No i w ten sposób stwierdził, że to, co poznał i to, co odkrywa, że tu to samo się mówi. To nie jest jakieś powiązanie, to jest Bóg to skleja od dłuższego czasu. Trzeci punkt kazania. Rzeczywistość pustelni. Macie przed sobą księdza. Bo prawnie jestem księdzem. Na ostatnim punkcie w Ellen Husie katalogu duchowieństwa krakowskiego, ale jestem. Jestem pod rubryką inni księża. Stąd arcybiskupowi Markowi dziękuję za jego wielką miłość względem mnie. Choć dla większości duchowieństwa krakowskiego jego postawa jest nie do zniesienia. Wobec mnie. Uwierzyłem w orędzia na czas ostateczny, które właśnie nadeszły. Wziąłem nad nimi pieczęć teologiczną, mam ku temu papiery kościółkowe. Habilitacja sprawia, że z urzędu jestem recenzentem i nie muszę iść do biskupa. Mogę pisać książki, także opinie jeszcze czyste. Natomiast biskup może mnie zaatakować, mój podwładny, że w tej książce nadane jakby się herezję. Rozumiecie? Ta książka to orędzie. Przez 9 lat tego nie zrobiono. Czekają na każde potknięcie, bo znam lisów. W tej chwili w książkach piszę wam nihil obstat, ta książka nie ma nic niezgodnego z wiarą katolicką. I się podpisuje cenzor. Tę łaskę większość z was tu obecnych pokochania orędzi i zrozumienia ich otrzymała. To jesteście garstką.
liczący na kilka czy kilkanaście tysięcy tych gorliwych, kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy, którzy to rozumieją, ale to jest taki tłum ogromny, który podziwia, dobra, Kirwol, leci Łzaria, a my pochowani w krzakach i ura, naśmigali, to tak, no, to, te tłumy, no to są, Bogu dzięki, czekam, jak pan już trafi, da im konia i ucznie, no ale na razie takich tłumów wielki nie ma, rozumiecie? Taka jest nasza dzieci rzeczywistość. Świadkami łask nawróceń jesteście, podaję wam cudów jesteście, to co Pan Bóg działa, no i ogromnego sprzeciwu też jesteście. Tu bym musiał, bo to tak mi rozpina prowadzenia kazań, przywołać rozważanie Drogi Kapłańskiej, gdzie Pan Jezus mówi: jeśli opowiesz się po stronie prawdy, zaraz świat stanie przeciwko tobie. Dla mnie jest to papierek lakmusowy na tę bitwę. Tyle wprowadzenia w ten punkt dla tych wszystkich, co są tu po raz pierwszy. A szczególnie dla przyjaciół Mona Łukasza. I przyszedł rok 2013. Pan Łukasz jest na pustelni. Jest marzec. Pan Bóg rozpoczyna czystki. Ustawia program. Niektóre osoby usuwa z pustelni. Trzeba wyczyszczać to wszystko. I 6 marca 2018 słyszę z jego ust. Zaznaczam. Tak ciepłych, ale pochwalnych. Znaczy ciepłych po ludzku, żeby nie było dobrze orędzi, to było niewiele. Reszta to takie po prostu. Bóg taki góral, że ci, jak ci coś powiedział, to cię Bóg sam otwiera i ze ludzi cię wylatują z od razu z tego. Ale to jest takie bardzo ciepłe orędzie, bo dziś mam mówić ciepło w ustawie, to więc jestem dziś zadowolony. Oddycham pełną piersią, bo mój kapłan, ten, którego wybrałem, pełni moją wolę. Ale od razu zaznaczam, żebyście nie byli och, ach, jaki was księżulew jest, dzieci, tragedia. To im, nawet nie myślcie o mnie, tylko się za mnie módlcie, żebym się poprawiał. To Bóg ma przed sobą górala, który uformowany w rzeczywistość i Bóg żywemu nie przepuści. To żeby mnie przerobić, to trzeba specjalnie huty. Nie wiem jakiego palenia. O, to coś było w czytaniu. To musi być z 50 sapratów dokładający do pieca i ogień na 40 łokci, czyli 20 metrów. Jego siła taka, że ci, co są wrzucani, co wrzucają do ognia, też się spalili. Dzieci, tu tak mnie skrusz, tak mnie złam, to w moim przypadku to dzieci nacisk, młot pneumatyczny, no i nie wiadomo jaka temperatura. Żeby się tu do głowy nie przybrali, że już masz ciąg święty i może dobrze dzieci. Nie. Jest po prostu. Już mam takie poczucie bojaźni przed Bogiem, że cokolwiek robię, żeby mi tylko szkoła nie dało. Więc już to kalkuluje każde wydarzenie, nie? Że znowu będzie Bóg przeze mnie cierpiał. Dramat. Rozumiecie, to jest brak honoru, brak wstyd. Nie. To... Dzieci, żebym się tylko do czysta dostał, to będę bardzo szczęśliwy. A tam trzeba będzie przytrzymać swoją parę, temperaturę i będę dobrze. I to tylko tego zdania, bo zanim powiedzą, że się gloryfikuje i się kanonizowałem gdzie na kazaniu. Ci wszyscy, którzy porzucili własne domy, aby pracować tu dla mnie, tu chodzi o mieszkańców na pustelni, otrzymają moją łaskę i umocnienie. Napełnię ten dom nowym duchem. Chcę, aby to miejsce było moim ukojeniem. Co to znaczy? No Bóg sobie chce tu zrobić sanatorium dla siebie. Kapujecie? Ja wtedy zmienię szczyt. Nie pustelnia i pokaranu, tylko sanatorium Boga. Dzieci, przygotować tu musimy miejsce dla Króla, dla Boga. Chcę, aby to miejsce było moim ukojeniem. Dlatego na pustelni nie ma miejsca dla tych wszystkich, co mówią, przemyślę to.
do Przemyśla, jedź tam się zamelduj. Jorze Myślą, do Myślenic tam się zamelduj i tam sobie szkoj. Jorowidze, do Wodzisławia, do Wodzisławia. Wtedy Bóg mówi, to już idea Semianu we mnie jest, dzieci to są, chcę, aby tu panował pokój życia zakonnego. Osoby, które nie są wybrane do poświęcenia życia dla służby w tym miejscu, nie powinny tu mieszkać. Różne są celowości tu pobytu, Państwo rozumiecie, to Pan Bóg tu ustawiał. Każdy może tu przyjechać, aby się modlić. Każdy. Ci, co opuścili pustelnię, też tu się mogą przyjechać. Modlić się nie wyrzuca nikomu. Wczoraj widziałem tylko pana Marcela. Jeśli do pani Agnieszki podejdzie jeszcze jeden raz, to już tu w życiu na pustelnię nie wejdzie. Bo moja bitwa rozumowa się skończy, użyję siły. Jasno wyjaśniam, że są. Ustawiam to pewne rzeczy bardzo precyzyjnie. Każdy może tu korzystać z rekolekcji, ale nie każdy powinien tu mieszkać. Na pustelni powinny mieszkać tylko osoby, które wybrałem do służby i ofiary na tym miejscu. Cel wszystkich, których tu powołałem, powinien być jeden i ten sam. Poświęcenie życia dla mnie w tym miejscu. Więc macie problem, i część, wy też mniej, ale potem, kto proste księdza zajmie się po śmierci księdza tym miejscem? No na pewno nie tylko wiadomo, no bo co mogę powiedzieć? Wiesz, że z lodówki nie robię, jeszcze mam pytania. Rozumiecie? Jeśli wy modlicie kapłaństwo panu Łukaszowi, panu Piotrusiowi, kolejnym 10, na których czekam, to będzie ich. Przecież ja tego nie mogę przekazać rodzinie, rozumiecie? Tylko muszę się zabezpieczyć na starość, bo pan Łukasz i koledzy wszyscy mnie powieszą i wiem, jak się kończy los tych, którzy tworzą dzieła w kościele. Wiecie, ja już sobie, rozumiecie, stary góral, gniazdeczko swoje układam malutkie, wiecie, tu siedźcie, pozabijajcie się, a nie mam. Bo ja będę później tak i tak przyczyną wszystkich nieszczęść. Nie wierzycie w to? Wiecie, jak wy skończycie na starych swoich domach? Popatrzcie się, co się robi z ojcami, gdzie mieszkali dziadkowie, wujkowie. Nie oczekujcie, że wam tu zrobią Amsterdam. Chcę, aby była to zamknięta wspólnota, która otwiera się na ludzi, aby ich karmić, ale nie pozwala wchodzić swoje wnętrze przypadkowym osobom. Stąd Państwo założyli, dostacie teraz na pustelnię, super ciężko. Ci, co wiedzą, wiedzą, że wejdą, nie? Ci, co nie wiedzą, nie wejdą. No nie ma problemu, że muszą zobaczyć, no, dwa pytania, napisz to na kartce i naklej sobie u siebie na drzwiach, no i problem związany. Będzie drugim lutrem. Decyzja o przyjęciu kogoś na pustelnię musi być otwarta na kilku przesłankach, po których będzie można rozpoznać, czy powołałem tę osobę na miejsce. Musi być to osoba głęboko religijna. Pan Łukasz to osiągnął, jest konwertytą, ale dopiero odczytam teraz tą religijność, trzeba kształtować, żeby wyszło z niej, że jo tak myślą, a jo tak uważam, nie? Dlatego jesteśmy świadkami bitwy na razie na etapie prawa stworzenia ładnej liturgii przy ołtarzu. Czy nie pamiętają moją uwagę, a później z wody. Znowu po swojemu. Ile to trzeba lat, żeby tak podał bułkę, tak tą pieśń tak śpiewał, tak to ustawione było, a dopiero i co to prosto, ja powiedziałem już 5 lat temu. Jak opanuję liturgię przy ołtarzu, to kolejny punkt będzie opanujemy życie na pustelni. Tak to nie ma szans. Bez tego nie zrobimy nic. Bo jeśli się Boga nie boją, to jak człowieka?
Po drugie, musi być gotowa poświęcić swoje życie służbie Bożej. To znaczy, że nie pragnie małżeństwa, ani tego nie szuka. To jest czyste. U pana Łukasza dzieci. Widziałem jego podejście do niewiast, jak to ustawia. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Jak coś mnie to on wie, że ja zaraz z grubej rury mówię. Stąd na pustelni wybuchła bomba. Nagle zakochania, pobawy mi tu przychodzą, cała tabuna chłopów. Utrzymałem jeden ogień już tydzień temu, następny wybuchnął, dzieci, no to trzeba gnać. Wszystkie młode baby trzeba to gnać, bo one potrzebują chłopa, no i nie ma, na to nie ma wyjścia. Ta uwaga nie dotyczy pani Agatki i pani Agnieszki, no? Ale wszystkie inne, nawet na modlitwę przyjeżdżającą. Wszystko ma ręce złożone do momentu, aż się nie pojawi obiekt zainteresowania. Dzieci, to. Tak, czwarta sprawa jest na pustelni dzisiaj. Grzeje równo. To się nic nie zmienia. Dwa miesiące spokoju i dalej. Po trzecie musi być ktoś, kto jest gotów poddać swoje osobiste plany planom Bożym. Pan Łukasz, dziś mamie dał garnitur, to jest twoje, wiesz. Ja jestem Boga, tak powiedział mamie. Po czwarte, musi być oczywiste, że wszyscy, którzy tu mieszkają, stanowią wspólnotę, a więc rodzinę. Wszelkie urazy, antypatie powinny być od razu usuwane. Siła jest w jedności. Bóg postawił bardzo konkretny warunek. Nie będę tolerował nienawiści w tym miejscu. Oczyścił to wszystko. Kto nie opanował swojego serca, poleciał. Kto nienawidził, poleciał. Różne rzeczy są. To nie znaczy, że ci, co tu byli, to są źli ludzie. Oni byli cudowni, poświęcili wiele czasu. Ale przyszła już inna półka czasu. I skoro nie ma postępu, no to nie mogą tu być. I w tym roku decyzję podejmował pan sam, a pan, już od razu zrozumiecie, jaką metodę Bóg zastosował. W październiku tego roku Pan Jezus mówi: rozważ w sercu, czy warto rzucać ziarno na drogę. To by jak na wylot na mojego szefa. Czy warto ci tu dawać powołanie na pańskie? To dzieci, bo wy macie, pani Alicja się za usta kobietowe, to nie, to dialog z Bogiem, czy jak będziesz Pana Boga, to wszystkie jego myśli zna. Bo wy zawsze tak myślicie, jak kobiety, cukier dwa, to nie, to tak. Poleciało jedno ziarenko, ale cztery padły koło kamienia, woda była wyrośnie. Nie, dzieci. Jeśli poważnie traktujesz seminarium, pustelnia i wszyscy mieszkańcy i pracownicy, wszystkie rzeczy muszą być podporządkowane pod tą wyższą misję. Na Wigilii musiało dojść do ich, bo zapalenie, po świętach bum i cały styczeń przecilenie i przeczyszczenie organizacyjne nieprawdopodobne pustelni. Dzieci, ja praskałem orędziami o ziemię. To się wiecie, jak karą się na Boga? Bo nie mogłem zrozumieć. Odzywała się moja pycha górala, powie do mnie: dyktuj mój mistrzu na papierze, wiesz, że ja jestem żołnierzem twoim, wykonam. Jaką Bóg ma cierpliwość wobec mnie. Takiego łomka wybrał na to dzieło. Ja wam dziś przedstawiam to bardzo konkretnie, a w szczególności, żeby na duchu utrzymać mamę pana Łukasza, bo pani musisz być podporą swojego syna. Jeśli go pani zostawisz, w to miejsce wejdzie inna kobieta. Jest za słaby na to, żeby unieść na razie swoje kapłaństwo. Taty nie widzę, zrobił błąd, ale ma prawo, bo jest ojciec. Dlatego dzisiaj wprowadziłem ceremonię świętego Franciszka. Masz rękę do mężczyzn i potrafisz ich wychować znacznie lepiej niż kobiety. Przez wieki tak było, dla mnie to jest taka ustawa prosta. Przez wieki siostry zakonne zajmowały się babami. Miały szkołę dla bab, pensjonaty, a kapłani chłopów.
A później to wszystko pomieszali, i zaczęły się dzieci rodzić, żenić się zaczęli, stać jej powołanie, to się nie da funkcjonować, tak rozumiecie? To jest po prostu trik osoborowy, wszystko to połączyli, a Niemcy już mają pomysł, biskupi, że trzeba założyć zakon męsko-żeński. Tym biskupom trzeba dać Nobla i dodatkową rentę za myślenie. Potrafisz ich wychować znacznie lepiej niż kobiety. Uda ci się, jeśli będziesz dążył do celu, podporządkowując mu inne cele. Czyli dla mnie w tej chwili pustelni, wiecie, jaki jest nadrzędny cel? Seminarium. Wszyscy tu mieszkają, czy pracują, muszą się tej idei podporządkować i moje plany, jakieś ludzkie ambicje, etc., czy to naukowca, czy księdza, czy inwestora dzieci, nic nie znaczą. Jeśli tego nie wykonam, nie pójdzie dzieło. Ono się rozwali za chwilę. Będę z tobą. Nie obawiaj się. I tu są Bóg. Na czym polega wielkość Boga? Dzieci równo ustawi, jak prawdziwy ojciec. Ale później mówi jak ojciec miłości. I to jest coś fenomenalnego. Nie obawiaj się. Bo Bóg dobrze wie, ile mam obaw. Jakżebym ruszył za Jego zgodą w dzieło świętego Józefa, to Pani Anieszka się pyta Pana Jezusa, ja nie mogę księdza zrozumieć, bo on się zmienił. Ja się nie zmienił. Pan nie wyjaśnia. On ma problem, gdzie znaleźć 700 tysięcy. I stawia wszystko na jedną kartę. To jest poker. Święty Józef to w moim życiu ekonomicznym jest poker. Przyjdzie za 20, ja mówię, dzieci, zamykamy biznes. Krach. Skakujecie? Ogłoszę upadłość. I po nas. Dopiero jak Pan Jezus uspokoił Panią Agnieszkę, no bo ja jestem mężczyzną też. Więc to są decyzje tak nieraz trudne. Pana Łukasza narodziłem do seminarium przed 3 miesiącami, bo do tego czasu miałem, czy go wywalić, on to nie wiedział, czy go nie. Dopiero zobaczyłem wzrost. Wtedy mi się skończył krzyż urodzenia tego dziecka. Panie, daj znak, bo mówisz, że dajesz łaski. Ja czekam na te łaski, bo wtedy zwariuję. Jeszcze jak błagałem, daj mi jednego rozumnego przy ołtarzu, żebym ja mógł jedną mszę spokojnie odprawić. Jak mu coś powie, żeby pamiętał 6 dni, 1 tydzień. Żyjesz moim marzeniem, bo moje marzenie, żeby msza święta wróciła trydencka, czysta ofiara. Jaka to jest, dzieci, modlitwa? Ja w ogóle nie wiem, czy tu jesteście kompletnie. Jak się plątają, gdzie rybnie kadzidłem, to mi przerywa modlitwę, bo zaś myślę, wywalił czy nie wywalił. Wtedy ja bym tak posługuje się moimi, panie Romku, ukochanymi ministrantami. Więc żyjesz moim marzeniem. Chcę tego. Chcę ci pobłogosławić. Bóg mówi, chcę, żeby ci się udało. Mówisz, że wcale to nie znaczy, że się uda. Bo wszystko teraz w twojej ręce. Czy wypełnisz moją wolę? Rozbudzasz nadzieję w moim sercu. Pragnąc tak bardzo tego, czego ja pragnę. Nowej, czystej ofiary. Wyjście mam w sytuacji. Ponownie Boga na 10-lecie mojej prośby. Boże, daj mi się zamknąć samemu już do końca życia. Czy ja się sekularyzuję? Będę tylko mszę świętą sam dla siebie odprawiał. Będę się modlił. Taki miałem plan przed 10 laty. Brakło mi 6 miesięcy. Przygotowałem się 8 lat. 8 lat się przygotowałem do ucieczki z kościoła. Jaką historię, jak poznałem, co tu jest. I co usłyszałem? Powiedz mu, że nic z tego, co zaplanował. Dziękuję.
orędzie z 12 listopada 2018. Moje dziecko, szatan nigdy nie przestanie się interesować tym miejscem. Chodzi o pustelnię. Ale powiem ci również, że nadchodzi czas wielkich zmian. To jest listopad, a w styczniu pustelnia ma trzęsie ziemi. Rozumiecie? Posłuchaj mnie. Część osób odeszło w styczniu. Każdy miał rozmowę, spotkanie. Dzieci, nie bierajcie. Posłuchaj mnie. To miejsce, czyli pustelnia, jest oblegane przez złe duchy. Ci dlatego tyle tu kadziła. Dzwony, procesje. Wy tego nie widzicie, ale to jest, to są tabuny, legiony. W każdą szparę wchodzą. W życiu wewnętrznym małą szparę, to już wchodzi legion od razu. Tu na górze. To rośnie tak szybko, jak... To miejsce jest oblegane przez złe duchy. Dlatego nawet ci, którzy przychodzą tu w dobrych intencjach, wychodzą stąd jako przegrani. To miejsce wielkiej walki. Pani Agnieszka pyta się. Wiem, ale co z procesjami, adoracją, modlitwami? Bo ja tak wywołuję, że to jest ochrona. Stąd żądam, idziemy na zewnątrz, bo panu każe chciał tu bramę otworzyć, nie tu płecko zrobić. No oczywiście, ja go rozumiem, bo się od bramy jej to ma otworzyć. To nie jest takie proste. Jeszcze kuferek u syna dość mocny, jeszcze dość mocny. Żeby było, to jeszcze... A już nie mówię o plastrze miodu, którą muszę kupić, żeby się za nie zabrał. To każdy chce rozwiązać jak najwygodniej. Jak? Ciuciutko tu jest. Proszę się, tu nie jest ślisko. Pytam się po procesji, a byłeś tam sprawdzić? Tam nie jest ślisko, bo ja byłem. Poprowadzi nas po największym lodzie, ale było krótko, bo drzwi otwarte. I tak, lód taki, że się mu zabija, się nie przejdzie. A u góry susieńko, no bo tu trzeba dwie bramy otworzyć i idziemy dalej. No katam ci buzię. Wiem, ale co z procesjami, pyta Pani Mieszka, adoracją, modlitwami, to wszystko nie działa. Czy to wszystko nie działa? Moje dziecko, oczywiście, że tak. Gdyby tak nie było, nie byłoby pustelni w tym wymiarze, co jest. Dzieci, to byś na to dawno zezarło. Posłuchaj, chcę, aby w tym miejscu rozwinęła się prawdziwa wiara i czysty kult. Jest inne orędzie, w tym samym czasie pamiętam, Panie Jezus chce wszystkie nitki czystych intencji ludowej Kościoła połączyć z nami na całym świecie. Taki jest plan Pana Boga. Ale my musimy być nieskalani. Taki jest plan. Bóg chce, ale czy zrealizuje? Te my są kołki? Ja jestem kołek? Chcę kolebki nowego Kościoła. Ja już to dawno odkryłem. Chcę kolebki nowego Kościoła. Chcę go odrodzić i zaprowadzić pokój na ziemi. Dziś to wam mogę to orędzie mówić, jakby mówił pół roku temu, powiedzieli mi się woja. Ja wam wygłosiłem kazania podmianka. Jak ktoś mi po raz pierwszy słyszy, przeczytaj te kazania, a zrozumiesz, jak oszukano Kościół, jak nas wymanewrowano. Po góralsku wydudkowano. Chcę kolebki nowego Kościoła. Chcę go odrodzić i zaprowadzić pokój na ziemi. Aby tak się stało, wy, moje dzieci, musicie być czyści i nieskalani jak gołębie. Rozumiesz mnie? Muszę oczyścić to miejsce. To tak niedawno, to 4-5 miesiące temu Bóg to mówił, dzieci. A czyścił już cały rok. Nie to takie bolesne czyszczenia, że dzieci zwariować idzie. A jak diabeł atakuje, widzisz? Tyle lat gonił i nic sobie nie ma. Popatrz, co mi Bóg powiedział. Wiecie, jak on wtedy atakuje? Po takich orędziach? Jak on tu tańcuje, jak memu, a panią Agnieszkę, czy mnie? Dlatego nie dziwcie się, że ja czasami powiem dzieci, dziś ja już nie mogę do ołtarza iść, bo skrzydzę was.
Pytam się ministranta, będziesz służył dobrze? Jak zaczniesz ty grać, to ja cię tak, tak cię stłukę, że w głowie się mieści. Jesteś słabszy, to jedna, bo ja mam dzisiaj katastrofę za mną. A mnie trzymają obowiązki, intencja przy, to rozumiecie. A ja wiem, że muszę uciec. Bo mi już tak przydłom się, że zostaje mi za moimi kolanami, zostaje cisza i tabernakulum. Bo tu czasami na pustę nie ma możliwości. Bo tu tylko wyleciał się wysikać. Już mnie łapie jedna, że ja się mylę, to teraz? Przecież wiesz, że mam mieć kazanie, nie? Nawet cię nie możesz wysikać, bo za to wylecą i już mają pytania. Chcę odrodzić Kościół i zaprowadzić pokój na ziemi. Aby tak się stało, wy dzieci muszą być czyści i nieskalani jak gołębie. Rozumiesz mnie? Muszę oczyścić to miejsce. Tak jak oczyszcza się dom i wynosi z niego wszystkie zgniłe i próchniejące przedmioty. Zanim odnowi się jego ściany i sprowadzi nowe wedle swego budowania. Ja oczyszczam. Poczekaj jeszcze. Ja nie wiedziałem, co mnie czeka w styczniu. Lecisz styczeń, to było wyrwanie wszystkich wnętrzności. Moje dzieła... Poczekaj jeszcze. Moje dzieła prawie ukończone. Czyli ile już Bóg zrobił tu na pustelni, ja na ile zaukształtował. Wtedy dam ci chłopców, a ty nauczysz ich, co mają robić. W poniedziałek przychodzi drugi. Wiecie, jak mierzej? Zaczęły się orędzia. Dzieci, jaki pokój jest. Już nie chcę, to tylko zdaję fragment uwag, żebyśmy mieli świadomość, bo najgorzej to bawę opanować. Chłopy to mnie co, mama, to nie ma, to. Kuczysz im swoje, kuczysz im to. Już nie chcę, aby kobiety pracowały razem z mężczyznami. Powinni pracować oddzielnie. Kiedy dam nowe powołania, klerycy pracować będą wyłącznie w męskich grupach. Kobiety oddzielnie w chórki. Taki tylko jeden delikatny kazusik, żeby panie zrozumiały tę technikę. Panu Gorzej powiedziałem, żadnego prowadzenia kobiety. W tej seminarium żadnej baby nie przyjmujesz i nie słuchasz jej krzywd i łez. Jak gdziekolwiek na pielgrzymkę pojedzie, to w autobusie tylko miejsce samo lub słotem, którego jest na pewno. Żadna robina, nic niczego. Żadna nie podchodzi, bo jak czepnę, to ją się padną. Bo dzisiaj dobrze wiem, jak to się kończy z takim ledwo rozgrzanym powołaniem. Ona mu wypowie wszystkie krzywdy, rozpłacze się, a diabeł umie, jak kobieta umie pograć po serduszku chłopa, ten nabiera wiatru, jaki on jest aniołek. Przecież on ma miłość sobie, pomoże i jest po obie. Kobiety będziesz prowadził tylko w konfesjonale. I cię nauczę ja. Jak nie mówi grzechu, wywalam. Tylko w konfesjonale. Panie wybaczcie, ale to uczę. Żebyście wiedzieli, jak bardzo to dzieci, bycie na rekolekcjach mnie nauczyło. Jest grupa niewiast, która po każdych rekolekcjach, nikomu, jakikolwiek ksiądz przyjeżdża i całe życie opowiada. No i szuka ciepełka, żeby ktoś by słuchał, przytulił, zrozumiał, że ona była tak święta, a on był taki diabeł, że jak najlepiej, żeby ją ksiądz na ołtarze wyniósł. To nie znaczy, że tam nie ma prawdy, czy cały, wiecie o co chodzi. Ale to nie do księdza z takimi rzeczami. Do Pana Boga, Bóg nas nauczył. Z tymi rzeczami do Pana Boga. Ostatnie orędzie. Wytrzymajcie jeszcze 5 minut. 2 dni po tym orędziu Bóg przychodzi. Chcę, aby w tym miejscu powstało coś w rodzaju nowego, czystego źródła. Aby każdy, kto jest spragniony, mógł przyjść i napoić się z niego. Ja ci, Panie Łukaszu, życzę, żebyś nabierał w konerce. Ty łaski dawał ludziom. Kopujesz? Bo moim pragnieniem było,
żebym miał kapłana mojego wychowanka, dzieci. Nie udało się. Nie udało się. Tyle powołań. Tyle składania, żeby to powołanie. Jak słyszę, no 16 lat będę księdzem, to zaroczę na tyłku żelazo przypiec i mu powiedzieć, kim ty będziesz. Miałem seminarium dzieci. Do 5 roku z Kuba nie dotrwało. Było tak blisko. Ale to jak kogutowi pióra urosną, to kieliszek wódka i myśli, że już jest dorosły. No, no i tak. Więc Bóg spełnia moje pragnienie. Modliłem się, Boże, żeby mnie odchodził z tego świata, że po mojej śmierci kapłana nie ma mojego kapłana. Bo to jest tragedia, kapujecie? Bo nie urodzisz następcy? Po co się? Po co? Po co byłeś księdzem? Po co ty jesteś katolikiem, jak nie nawrócisz jednej osoby? To ci nie warto było żyć, być katolikiem, bo jesteś bezciowy. Ostatnio Pan mówił, czy chociaż 10 mi ktoś was przyniesie. To źródło musi być zupełnie czyste. Jeśli jest brudne, będzie truło zamiast odżywiać. Dlatego nie obawiaj się moich zamiarów. Jeśli już jestem tak pogodzony, w lutym Pan Bóg coś zrobił ze mną, kapujecie? Chcesz, harataj, rolna. Chcesz mnie nie dołożyć w mojej głupocie? Panie, dołóż, ale pamiętaj, ja cię nie puszczę. Praskaj o ścianę, a ja praskam, ale cię nie puszczę. W czasie tej formacji Pan mnie nakazał, żebyście nie byli zdziwieni. 3 dni, miesiąc mnie nie ma. Zmiatam, jestem sam na mnie, mam kumpel nikogo sam na sam z Bogiem. Widzicie, jest coś cudownego. Przyjdzie w Wielkim Poście, zmiatam na 7 dni, na 8 dni. Zamykam się, żebyście mieli więcej łask. Dzieci, ja muszę być silny. Mnie już pojęcie księdza działacza Bóg wybił z głowy. Nie na tym polega. Moje kapłaństwo. Ja mam tylko przejść koło was, a już na was ma Duch Boży spadać, dzieci. A nie wykazać się ilością wiadów, pielgrzymek, działam, dzieci. To już mi przeszło. Mówię spokojnie jak babka pod nakazaniu proboszczowi, który powtórzył kolejną myśl po raz 10. Ona mu mówiła, to już było, dzieci, to już było. Dlatego bardzo proszę, żebyście do mnie z żadnymi ofertami duszpasterskimi, to by jeszcze ksiądz zrobił, to wprowadził. Już nie przychodźcie. Jak jesteś kobietą, masz pomysł męski, to gender poprzecinać, stań się chłopem i zrób to. No i już, bardzo trudno. Już od paru dobrych miesięcy wam trąbię, zrób to sam. Powtórzcie to na głos. Zrób to sam. Był taki zakomunik komunizmu, program telewizyjny, dziecko równia, zrób to sam. Zrób to sam. Nie obawiaj się moich zabiegów, choć są dla ciebie przykre, niezrozumiałe i niewygodne. To na stadion będę o tym opowiadał, co ucierpiała moja góralska pycha. Rozumiecie? Jakiego droga. Kiedy wszystko toczy się wbrew twojej woli, miej pewność, że realizuje moją wolę, dzieci. Mam klucz. Mam klucz. Kiedy wszystko toczy się wbrew twojej woli, miej pewność, że realizuje twoją wolę. Moją wolę. Nie zamartwiaj się o sprawy ludzkie. Kompletnie się nie martwię, tylko dzisiaj przypomniałem Józefowi, ty, na razie mam 77 tysięcy. Wiesz, 700. Chodzę, nudzę. Powiedz księdzu, że uczyniłem go włodarzem w moim imieniu. To bardzo ważne myśli, żebyście zrozumieli. Ma pilnować mojej zagrody i mojego pola, ale to wciąż ja jestem gospodarzem. Ja jestem panem tego miejsca. 9 czerwca, jak będzie ofiara całopalna, ja do ogniska was sam wskoczę. Pal równo.
Panie Boże, nic mojego. I Ci wszystko będziemy oddawali w czerwcu w ofierze całopalnej. Uroczyście uświadomimy sobie, że włodarzem jest tylko Tu Bóg. Ja jestem Panem tego miejsca. Wiem doskonale, czego potrzeba mojemu polu i zagrodzie. To Wam mówiłem. Jak nakazanie głośnego rekolekcji kapłana na ranną mszę przyszedł jeden rolnik. Załamanie kaznodzieja. Najlepsze punkty kaznodziejskie. Czekał na tłumy. I mówi mu tak, chłopie, co ja Ci mam powiedzieć? Ale on mówi, nie wiem, jego gościu. Ja mam dwie krowy. I ja wiem, co moja krowa rano z jej wybije. My mamy Boga. On doskonale wie, co potrzeba jego polu i jego zagrodzie. Więc nie martwcie się kompletnie. Wszystko to jest moją troską. Ukochanej mamie na koniec drogę pana Łukasza pomogło zrozumieć zdarzenie z życia niemieckiego franciszkanina w czasie II wojny światowej jako jeszcze kleryka. Był w nowicjacie, był tylko w nowicjacie, bez żadnych studiów teologicznych. Wzięto go do SS, do wojska. Wywalczył, że będzie sanitariuszem. Więc pomagał na froncie wschodnim. Widział piekło, bo to jest opisane. Otrzymał przywilej, że zanosił, bo się kapłani bali na pierwszą linię frontu. Tam giną ludzie, zanosił Pana Jezusa. Był przy tych konających, że bo jak Ci nogę urwie, to Ty całkowicie inaczej myślisz o Panu Bogu i nie przekonasz. To są dzieci, które... I ktoś mu powiedział, jak poszedł do wojska, że za 10 lat będziesz księdzem. Za 10 lat. Po wojnie, jak minęło 9 lat tego zdarzenia, spotkała go siostra zakonna, której w ogóle nie znał. Ona mu mówi, za rok będziesz księdzem. A on nie był w seminarium. I nie znam historii, ale dostał się do papieża Piusa XII. Papieża, na audiencję. Papież Pius znał peryferię niemiecki, bo był nuncjuszem w Niemczech. Opowiedział mu swoje życie. Wiecie, co zrobił papież? Napisał pismo do pierwszego spotkanego biskupa. Nie mieli nazwisko katolickiego, który przyjmie to pismo, prosi, aby go wyświęcił na księdza. I tego sanitariusza, który widział piekło na froncie wschodnim, opatrzność doprowadziła do kapłaństwa, jak wiecie. I otrzymał i go biskup spotkał, teraz mu tam dał to pismo, ten go wyświęcił. Więc mamie i wam mówię, nie martwcie się, jak przekroczymy w cudzysłowie najtrudniejszy po ludzku punkt. Czy znajdzie się biskup, który by go wyświęcił? Bóg nie pozwoli, by powstało inne dzieło. Dzieci, ja wiem, znajdzie się biskup katolicki. Jutro byłby już starokatolik od Leona XIII, byliby z Meksyku, wiem wam, kto tu był na pustelni i kto chciał współpracę? Oni za dwa dni tu będą. I powiem, pan Łukasz się nadaje do święcenia. I za 4 dni pani weźmie miała księdza. I będzie miał ważne święcenia. Bo jak tamci mają sukcesję, znam takiego starokatolika, który mi pokazał sukcesję apostolską do XVI wieku. Ma na papierze, kto go święcił. On tu był. Edicz, on tu był. Chodził tu w sutannie, biskup z papierami. Ale my trzymamy się tylko i wyłącznie kościoła katolickiego. Pan Łukasz otrzymał przywilej, jeśli bym poszedł
zasadę wakantystą, czyli innymi tymi, odchodzi stąd i jest czysty. Rozumiecie Państwo? Jest czysty. O jedyne mnie mówimy, tak, jesteś czysty. Jeśli ja zejdę z linii Kościoła Katolickiego i tak uważasz, odchodzisz i nie ma dyskusji. Żeby Państwo nie bali się, że tworzymy sektę. Dawniej tak kapłani formowali powołania kapłańskie u siebie, ucząc, w czasach zakazanych, święty Jan Janek był tak formowany, jak pani syn Łukasz. I trzeba było ogromnego cudu na egzaminie, bo nic nie umiał święty Jan Janek. I go nigdy się dopuścił biskup, widząc protekcję księdza, który go prosi, już chodził na egzaminy, na egzaminie z łaciny, ten nic nie umiał. Profesor machnął ręką i powiedział prosto: tyś jest głupszy niż szczęka oślicza. A ten oczy wniósł w niebo, przyszły święty, mówi: Boże, daj mi tą łaskę, abym był taką szczęką ośliczą w ręku Twoim, jak kiedyś ona była w ręku Samsona. Profesor oddech uregulował i napisał mu -3 przy biskupie. Biskup go wysięcił. Jeden szał miałem w ręku świętego Jana Janeja. Widziałem go na własne oczy i on przez lata celebrował na tym mszale rzymskim, łacińskim. Tam mieli tylko tyle łatwiej, że w nawiasie uwagi były po francusku. Co to znaczy? Że oni w ząb nie rozumieli łacinę. Bo w naszych mszałach wszystkie uwagi są po łacinie. A oni mieli po francusku, mieli o tyle łatwiej. Rozłóż ręce. No to jak był biegły, to nie przeczytał. Wszechmogący Boże, rozłóż ręce do tego. Ześlij do świętego, bijemy się, pieś, bijemy się. No ale to kwestia, to przyjdzie czasu, czy też tak będą się moi modlili. Moi drodzy, tyle mojego kazania. Amen. Na koniec podejdę do mamy. Mamy teraz ucałuję w czoło. Bo to jest ogromna łaska, że z Twojego łona wychodzi nadzieja przyszłego kapłaństwa. To jest ogromny dar. Największe wyróżnienie dla matki w łasce doczesnej to mieć syna kapłana. Przy okazji ucałuję moją mamę, może wiele nie słyszy, ale ona buzi lubi. Pierwsza tu, Panie. Aniołku, nie bój się. Moja mama, mój ogień.